Panie Leszku, czemu my tak głupio wyglądamy i co my tu właściwie robimy? Panie Maćku, postanowiliśmy zajrzeć w mroki przeszłości i zejść do schronów dawnego kina Światowic, gdzie powstaje nowa placówka kulturalna w tym mieście. Muzeum Historii Polski. O, to przyjrzymy się tej historii. Bardzo ładny syp na węgiel, zabezpieczony metalowymi sztabami. O, rzeczywiście. I jakieś dziwne urządzenie. Pokręcimy, myślę, trochę. Czekaj, bo poczekaj. Do przodu zapadacie. Jakaś dźwignia. Szyb windy tutaj wychodzący, myślę, że od prawej strony kina Światowic. Mamy, Maćku, tutaj pomieszczenie techniczne dawnych schronów, które służyły przede wszystkim do ochrony ludności. Ten, jak wyczytałem, mieścił do 500 osób, ale nie był największy, bo największe były w centrum Nowej Huty, centrum A, B, C i D, gdzie mieściło się 3,5 tysiąca osób, co też było dziwne, bo zamieszkiwało je od 15 do 20 tysięcy ludzi. No to nie wszyscy się zmieścili. Tu w takim bunkrze były zapasy węgla, żywności, były filtry powietrza, były wszelkiego rodzaju urządzenia sanitarne, były też jakieś małe szpitale. Także nowa huta była budowana z głową. Myślano nie tylko o tym, co będzie w najbliższym czasie, ale także jak przeżyć zagładę atomową. O! Coś tam leci. To urządzenie to taki prosty klimatyzator. W tych rurach płynęła woda, napełniano zbiorniki, które wyglądają trochę jak komory gazowe i woda z tych zbiorników chłodziła powietrze. Silnik elektryczny, paski klinowe do napędzania wentylatora. Rzeczywiście tutaj jest nawet napis: wytwórnia wentylatorów Chełm Wielki koło Mysłowic, rok budowy 1957. Historia patrzy na nas, albo my na nią. Tu zobaczymy, co tu jest. Jakaś blacha. A nie, wiesz co, to jest turbina do nawiewu powietrza. Rzeczywiście, wiesz co, kawał żelastwa. Jeśli się siedzi w jakimś magazynie w 500 osób, to po jakimś czasie powietrze nie jest najlepszej jakości, trzeba je trochę przeczyścić. Tutaj były takie filtry z węglem aktywnym, które właśnie pochłaniały wszelkiego rodzaju, powiedzmy, nieprzyjemne zapachy. O Jezu, uważaj tu na głowę, bo tu jest kanał wentylacyjny. O, można się wyprostować. No ale to nie wiem, czy cały czas, czy kawałek, bo tu się znowu obniża. Uważaj, chodźmy dalej. Solidny, zbrojony beton. Jakiś tunel bezpieczeństwa albo coś. Mam nadzieję, że on się gdzieś kończy wyjście. Co, ty siedź na dół, a ja będę na górę siedzieć, wiesz? Tak będzie lepiej. No. Zapasowy silnik elektryczny. I zobacz, Maćku, wyjście. O. Wyjście. Tu nasza podróż chyba dobiegnie końca. Idź pierwszy, bo jesteś większy. Ja cię będę ubezpieczał. Thank you.
siedzimy sobie przy stoliczku w dawnym kinie Światowid w Nowej Hucie, obecnie siedzibie Muzeum PRL-u. I to, co stoi na tym stoliczku i jest za nami, to są pamiątki po tej pięknej epoce. Szampon Jamajka, perfumy Być Może, eleganckie mydełka. Przy czym należy zaznaczyć, że biorąc te towary na tym stoliku, to czasami było wszystko, co praktycznie było do dostania. I jeżeli ktoś miał jakieś ulubione mydełko, czy już nie mówię o wyborze właśnie lakieru do paznokci, to zdarzało się, że stało się w długich kolejkach, w kolejkach nawet do kiosków, co też jest troszeczkę dla nas niewyobrażalne. Pamiętajmy, że wtedy ludzie byli niezwykle kreatywni i te przedmioty służyły także innym celom. Nie, na przykład tutaj mamy przyrząd do golenia ówczesny, no dziś mamy jednorazówki, wtedy kupowało się osobno takie właśnie ładne żyletki, które w pracy, jak nie było gumki, służyły do wycierania błędów. Na przykład w biurach projektowych, skalki technicznej właśnie wycierano takimi eleganckimi żyletkami. Był jeden przedmiot, który budził zawiść, był obiektem marzeń i pragnień. Zwykły przedmiot w postaci tej skromnej rolki szarego, zwykłego papieru toaletowego. Przypominającego w dotyku papier ścierny na dodatek. Rzeczywiście w socjalizmie z jakichś powodów nie potrafiono produkować papieru toaletowego. Wymieniano go czasami za makulaturę. Przynosiło się odpowiednią ilość makulatury i dostawało się jedną rolkę. Można go też było kupić, ale trzeba było wyczuć okazję, dostać cynk, stanąć w długiej kolejce, ale jak się już zdobyło i to na przykład wiele rolek, to potem... Mieliśmy przodowników pracy socjalistycznej z szarfami w postaci właśnie takiego tutaj, takiej szarfy. Tak, i najlepszy makijaż, najlepsze ciuchy, no nie robiły takiego wrażenia jak kobieta idąca pani, właśnie pani, takimi... gdzie dają i stado ludzi pędzi, żeby zdobyć te 10 czy 20 rolek, bo więcej nie sprzedawano. Pralka Frania, przedmiot marzeń, westchnień po epoce Bali, Tarek i Kijanek. I to była pralka z wyżymaczką. Z wyżymaczką, ponieważ ona nie odwirowywała, żebyśmy tu... Odwrotną stronę. O, i cudnie, i pan suchutkie pranie wyciąga, panie Maćku. To pranie było oczywiście wspomagane przez ówczesne proszki, produkt polskiej chemii. Firmy Polena. Proszki, które miały taki skład, że pierwsi polscy narkomani po prostu sypali je na patelnię, podgrzewali, wąchali i odlot był natychmiastowy.